Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo będę chciał wymienić sobie obudowę lusterka. W szybkim skrócie widziałeś powłoka, będziesz widział tylko lustereczko, moje rąsie. Taki troszeczkę będzie też poradnik, może dla grupy Audi zrobię, jak zdemontować. No tam się chwilę męczyłem. Niektórzy demontują lustereczko, szkiełko od dołu, ja od góry mi poszło lepiej. I najlepiej jest to zrobić na środku. Są tutaj dwa zaczepy. O, raz, słyszałeś? I dwa. Pięknie, co? Tu puściło i wtedy trzeba je unieść do góry, ale tak, żeby nie wskoczyły za trzaski. O. Słyszysz, jak się wypina ładnie? O, jeszcze jeden zatrzask. Teraz to już powinno pójść. To muszę popchnąć mechanizm. Ojej. A. No. Mechanizm do przodu. Kurde. To jest masakra. Nie, wróć. Mechanizm, wróć. Okej. Za nisko. No widzisz. I tak to wygląda. I tak zostawię. Boczkiem i wyszło. Wow. Teraz tak, dwa piny. Nie wiem, czy jest różnica lewy, prawy, nie mam pojęcia. Ale ja sobie na przykład momencik wezmę izolację. Co tam froteczka? Wezmę sobie izolację i na przykład powiedzmy prawy okleję sobie izolacją, żeby nie było
I kolejna rzecz to, żeby nie ciągnąć zapiny, bo wyrwiesz z obudowy, czyli śrubokręcik płaski i w ten sposób. Widzisz, jak się podnosi? Jak nie idzie dalej, kładziesz śrubokręt, śrubowstręt i pyk. I to robimy z następnym. To samo, tyle że z tej strony. Oczywiście możesz sobie tutaj okleić, nie? Nawet wypadałoby, żeby nie porysować. U mnie te obudowy są już tak zniszczone, że to w ogóle nie ma sensu. Są popękane, stąd wymiana. Będą teraz, kurde, będą w piano. No, jest. Ok, i to jest wszystko. Piękna sprawa. Myślałem, że porysowałem. Lustereczko kładę na dach, bo mam karbonik, jak wiesz doskonale. Co dalej? Dalej będzie prosta sprawa. Fotoliszcze potrzebuję. Momencik. Znaczy się prosta. Wypięcie całego tego ustrojstwa nie będzie łatwe. Znaczy, nie jest też trudne, kurczę, no żeby nie przeginać. Tu jest zatrzask, tu jest zatrzask i po środku jest zatrzask od wewnętrznej strony. Są trzy śruby na Torx, który Torxik, zaraz powiem, bardzo malutki. To jest T10. Taki krzyżak, gwiazdka, nie wiem jak to nazwać. Łap ostrość. Złapiesz? Nie złapię. O, takie cudo. Trzy śrubeczki. Ten akurat trzyma kierunkowskaz. Wymieniłem na tak zwany dynamiczny kierunkowskaz i słuchaj teraz tak, żeby nie było wszystko zamówione z AliExpress i słuchaj, pasuje. Cały Chińczyk, kurczę, założony z tamtej strony, jak widziałeś, działa. Elegancko. Śrubka pod auto, no szlak nie trafi, no. Nie tam się szlanka ubiła. O ja, czeka mnie nurkowanie, dobra. No i trzecia śruba. Ok, pyk. Raz, dwa, trzy. Dobra. To sobie już wyprostuję. I teraz plastik. Fantastik. O, tu jest śrubokręcik. Nie są to takie rzeczy, żeby nie było. Ok. Tutaj. O, właśnie. Puszczaj. O, widzisz, idzie. O, elegancko, dobra, tu puściło. Teraz jeszcze z tej strony. Jest, widzisz? Puściło, to już jest dobry znak. Teraz tak, kolejna rzecz. Bardzo cieniutki śrubokręt i tu są dwa takie dingsy, które trzeba podważyć, żeby podnieść całą obudowę lusterka. I to jest cała filozofia. I z tej strony mamy jeszcze jeden zatrzask. O, słyszałeś? Strzelił. Opa. I delikatnie do góry. Czy delikatnie? Z wyczuciem, bo tam, z tamtej strony jest zatrzask. Żeby go skurczybyka nie wyłamać, tutaj, dokładnie w tym miejscu. Jest jeszcze jeden. Oczywiście najlepiej to robić, jak jest ciepło. Dlatego ja robię to w środku lata. O. Ok, dobre. Tu jeszcze mi trzyma. Tu i tu. Dobra. Czekaj. Skup się, dziedzie. Aha. Tu. Aha. Jedna strona. Przedtem miałem też problem z tą stroną tutaj. Słyszałeś? Oczywiście wszystko z czuciem. Ja to prawie wyrwałem. Tu, widzisz? O, tu jest takie jeszcze na jedno wejście taki zaczep. I za chwilę ci to zresztą pokażę, jak to wygląda. Tu się wsuwa w lustereczko. A tu jest raz, dwa, trzy.
dwa takie zaczepy tutaj. O. I to centralnie trzyma, jakby nie było ten. O. Dobra, teraz tak. Znowu cienki śrubokręt. Tiriri. Co tam, chcesz piłeczkę? Styk. Dobra. I wypinamy kierunek. O, tutaj to już prosta sprawa. Styk. I cała filozofia. No już, masz, trzymaj. Trzymaj, jeju. No dobra, teraz tak. Skręcić jeszcze jedną śrubę. Cyk. O, i to jest wyrwana. Nasi już tu, słuchaj, byli. Ja pierdzielę. Nie uwierzysz. Już ktoś dziabał przy tym lusterku. Wyłamany plastik, ale jazda. Nieźle. Nieźle, nieźle. Dobrze, dobrze, panie Bobrzy. Wysuń się. O, tu trzeba jeszcze. Dobra, z tym to będziemy się bawić później. Pokażę ci. O, widzisz? To już było ułamane i widać, że ktoś próbował to albo kleić, nie wiem. Tutaj, to wyłamane. Ha, nieźle, nieźle. No dobrze. Okej, to odkładam. Tararam, tararam. Teraz tak, pokażę ci ten plastik, o co mi chodziło. Z tym plastikiem. Odwrócę. Będziesz coś widział? Będziesz. Widzisz? Tu masz te dwa zaczepy, które trzymają obudowę. I tu jest ten trzeci, co trzyma plastik. I to jest już. I teraz podważam go. Śrubokrętem, nie paluchem. Cyk. I powinno nam delikatnie, powolutku. A tu jeszcze trzyma skórkowany. O, zejście. I to jest cała filozofia. Teraz idę go wyczyścić, położyć powłokę i będę próbował składać w odwrotnej kolejności. Powłoka, którą położę, wiadomo, na oksal. A, tu dwie butelki. Druga, tu będzie testowane na lakierze, na felgach, umyte i odtłuszczone. Mycie Strovers Alfanol OC. Znasz produkt, wiesz, że wiele potrafi, dla mnie mistrz, jeżeli chodzi o zdejmowanie wszystkiego i doczyszczanie plastiki i wszystko, lakier, kurczę, wszędzie się sprawdzi. Ok, lecimy. To jest jeszcze ta butelka, gdzie ten produkt odparował i tu nie żałuję materiału. Tutaj to jadę grubo, grubaśnie, zobacz, ma się lać z tego. Ok, widzisz to? Zobacz, ogień i dym i zostawiam, niech pije. Pije, łe, jak wściekłe. Dobra, rękawiczki, o, kurczę, byłem troszeczkę, jeszcze jedna rzecz, słuchaj, co ciekawsze, że na grupach, jak to bywa, na przykład Audi, takie obudowy, same obudowy lusterek, ludzie cisną za 250 zł, mnie dwie obudowy kosztowały dokładnie 105 zł z AliExpress, z wysyłką, czas oczekiwania, uwaga, 1,5 tygodnia. Śmieszna cena, kierunkowskazy od innego kupującego, najtańszego na AliExpress, 50 zł, czas oczekiwania 1,5 tygodnia. Łącznie 150, 160 zł powiedzmy. O, już tak zaokrągle, tam 150, 100, tak, 150 chyba by wyszło 5, no 160 niech będzie za komplet. I co lepsze? Nie ma błędu, jeżeli chodzi o spaloną żaróweczkę. Także ma już wbudowany moduł, rewelacja. No i co, i docieram. No, tu się już więcej nic nie zmieni. Zbieranko produktu. Odwracam. I zaraz będzie montaże. O, pięknie. Zobacz. Wydobycie czerni. Ten plastik akurat jest w połysku. I takiego go zostawił. Bomba, co? Rewelacja. Produkt jest po prostu obłędny. Szkoda, że tak śmierdzi. Niby jest jakaś nowsza wersja. Wybacz, przesunę teraz na lustereczko. Lustereczko, lustereczko. Jesteśmy? Jesteśmy przy lustereczku. Pięknie, super. Ok. Jest prawdopodobnie wersja, która ma nie śmierdzieć, coś z grafenem, ale to już, no nieważne. Niby mam ją dostać, kiedy, nie wiem,
A czy chce też, nie wiem. Co teraz? A, zaczynam, słuchaj. Od plastiku. Wiadomo. Tarararam. Tak jak go. I teraz tak, trzeba pamiętać, że te kabelki idzie tu i tu pod to, żeby ten plastik je trzymał. Czyli pierwsze co wjeżdżam. O, tu. Tu jest, widzisz? Tu go trzyma. Tu. Tu. I poczekaj, muszę przejść z drugiej strony. Tu, tu i nie chcę wejść tu. No i bardzo fajnie. Zaje fajnie. Tu, tu, tu. O. Siedzi? Spójrzmy. Tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi. Wszędzie siedzi. Tu są zresztą ponacinane rowki. No nie da się inaczej tego założyć. No żebyś nie wiem co robił, nie da się inaczej. Kolejna rzecz. No teraz już obudowa. Zaraz powiedzą, o, mogłeś tu wyczyścić. No mogłem, mogłem. Okej, okay, dobra. Tam, taram, tadam. Tariruram. Koteczka, poczekaj. Kurczę, no, taka jest robota z pieskami. Piłkę mi tu rzuca. No, biegnij. I mamy. Cudo. Tak to wygląda. A, jeszcze śrubeczkę najpierw muszę wkręcić, a tamtą znaleźć. Interesuje nas, to była śrubka, która, ta lub ta. O, ta. Żeby ją wkręcić tu, żeby trzymało nam kierunkowskaz. Klucz. Magiczny klucz. Ja go położyłem. Tu, dobra. Tak naprawdę nic skomplikowanego. Trochę się tego też obawiałem. O, siedzi, siedzi. Obawiałem. Dobra, teraz muszę niestety przejść tutaj. Albo stety. Cyk. Pierwsze co, to muszę podłączyć, wiadomo, kierunek. I pójść sprawdzić, czy działa. To jest podstawa, włączyć awaryjne, bo bez sensu, żebym go zamontował i żeby nie działał. W sumie teraz to i tak jestem już ugotowany, bo tamtych nie założę, żeby nie wiem co. Opa! Działa chyba. Zobacz. Pięknie. No działa. Elegancko. Fajno. Zajebiste są te kierunki, to jest raz. I zajebiste są te obudowy, to jest dwa. Wszystko będzie pięknie, słuchaj, mam nadzieję współgrać z autem. Raczej już widzę, że jest dobrze, bo dokładki są w piano. Więc tutaj też będzie, powinno być jakby luksusowo. No i co, o czym pamiętamy? No najważniejsze, żeby trafić tutaj od góry. O. Zaraz, czekaj, muszę to odwrócić, żeby trafić tutaj tymi bolcami. Cyk. I pamiętać, żeby najpierw tu wcisnąć. O! A! Co jak co, ale jeszcze kabelki. Ale bym przypalił, co? No kurde, już wcisnąłem ten plastik. Widzisz? Jak niewiele trzeba, żeby później mieć problem. Wróć do mnie tu. Raz i dwa. I sobie je ułożę. Tu, żeby mnie nie wkurzały te blaszki. Uda mi się? Uda mi się. Tak, żeby mi się nie pętały. Ok, dobrze. Tu przeszło, tu ładnie przeszło. No dobra, tu mam. I teraz jeszcze, a tutaj znowu to samo. Tu mam, tu ładnie wejdzie. O, słyszałeś? Jak wskoczyło? Samo kurczę się układa. Teraz tu, góra, pyk, pyk. Słuchaj, leży. Leży, już, już, słuchaj, wszędzie wszystko zatrzaśnięte, pyk, pyk, zobacz, Chińczyk, kierunkowskaz Chińczyk, kierunek Chińczyk, obudowa Chińczyk i pasuje zajebiście. Zresztą ci dżentelmeni, którzy kurde sprzedają na grupach, oni też mają to z Chin, kupują tanio i cisną za 250, taki bandytyzm mnie wkurza, naprawdę. Znaczy no, każdy wiadomo, no, chce zarobić. Jeżeli ktoś jest cwany, a ktoś głupi, to ktoś zarobi, a ktoś straci. Albo wręcz przeciwnie, no. Nie wiem jak sprawa gwarancyjna, ale myślę, że mistrzuniu, który to sprzedaje, a mogę się mylić, może i udzielę jakiejś gwarancji, może ma jakąś firmę, że ta gwarancja rzeczywiście jest. Nie wiem, nie będę wnikał, nie będę kombinował. Nie znam się, ja tu tylko sprzątam. Jest.
fajne. Ależ to leży, ależ to leży. A teraz słuchaj, będę nurkował za śrubą. Muszę wziąć sobie latarkę, magnes. Latarenka jest. To jest, jak to było, bajka. Momencik, zaraz będę. Jak to było? Bajka o pałacyku i latarence, tak? Pałacyk i latarenka. A, bo tu mam jeszcze jedną śrubę, którą muszę wkręcić. Okej, dobra. A chociaż w sumie tutaj to nie muszę. Tutaj się nie wysunie. Tutaj mi trzyma, tam złapałem. Dobra, dobra, nurkuję. Śruba jest. Narzędzie zbrodni. To jest piękna sprawa, ten magnesik z diodą. Okej. No dobra, ostatnia śruba. O, przy tamtym lusterku też nasi byli. Żeby nie było, nie myśl sobie. Tak to się ma. Tak to jest, jak się ma stare auto, ulepa. Ale stan techniczny, tfu, żeby nie zapeszeć, słuchajcie, trafił mi się naprawdę rewelacja. Może i auto jest golas, a z jednej strony to fajnie sobie dokładam powoli, ale za to, no nie mogę tfu powiedzieć, kurde, jeżdżę. Po prostu jeżdżę, robię kilometry i wymieniam olej, czyli bieżąca eksploatacja i nic więcej, kurde, super. Kolejna rzecz, szkło, szkiełko, cyk. I pamiętamy, że to było prawa, ciach Bajera. Lewa. I teraz tak, żeby trafić, tu mamy takie wąsy, które są elastyczne. I mamy dwa wejścia. W nie trafiasz, a reszta tu się skupi. Zresztą zobaczysz. Zobacz, jak to bardzo łatwo. Jeden wąs, drugi wąs. I słuchaj. Siedzi. Już. I to jest wszystko. I teraz sprawdzimy. Właśnie. Wow! Ale bym narobił! Ale bym narobił! Znowu by mi się aparat przebudził. Ja jestem gość, kurde. Ale bym odwalił. Masakra. Widać lustereczko? Poczekaj, sprawdzę. Niżej troszeczkę. O, nawet mi tutaj widać w lustereczku będzie. To sobie nawet pogadamy. Poczekaj. Włączę tylko. Sprawdzę, czy to działa. Zobaczmy. Podnosi. Widać mnie? W aparacie? Prawie widać. Teraz mnie widać? Jeszcze nie. O kurczę, prawie mnie widać. To chyba muszę obniżyć aparat. Zaraz, poczekaj, może się udać. Będziemy rozmawiać przez brudne lusterko, a może najpierw je umyję. Płyn. Płyn? A płyn? Jaki? Ha! Oczywiście, że Detailer's Magic. Glass Magic. Jeszcze trochę zostało mi tego produktu. Mój ulubiony płyn. Z tego, co mi wiadomo, wrócił do łask. Właściciel firmy tam gdzieś troszeczkę ruszył zapasy. Na forum Kosmetyka Aut sprzedaje. Okej. Okay. O, trzeba będzie usunąć osady po wodzie. Wiadomo, jakim produktem, nie? No właśnie. Piór chemii, szczotka i ogień. I tak jest za każdym, kurczę, razem, jak auto stoi w słońcu i popada. Dobra, to później przedmucham. Czy mnie dobrze widać, słuchaj? Słuchaj, no tak dzisiaj wygląda. Dzień z życia dziadzi. Dobrze mnie widać? Chyba dobrze, nie? Może trochę rozjaśnię. Co ty na to? A tak odrobinę. Lampę też widać, mnie też widać. Tak troszeczkę chciałem pokazać, może bardziej dla grupy Audi A4 B8, jak wygląda wymiana tego badziewia. Raczej badziewia. Zamówione, słuchaj, na AliExpress i tak jak widziałeś. Klik. Wszystko na kliki pasuje idealnie. Idealnie, naprawdę 150 zł i mam dwa lusterka w piano. Tak naprawdę nie opłaca się ich malować. Ja nawet jak się zarysuję, kupić kolejne, wymienić. Już. I po wszystkim. 150 zł. Co to jest teraz 150 zł? Nic. Tak naprawdę nic. A frajda? Zajebista. Dlaczego? Z tego względu, że Maxton mam w piano. Wszystko, wszystkie dokładki tak naprawdę mam w piano, więc lusterka też będą tutaj grały zajebiście.
No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki. A, nie, zaproszę cię do dalszej części filmu, żebyś zobaczył, jak w nocy widać te kierunki. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!